Cześć, witajcie. Tak jak obiecałem na Facebooku, dzisiaj zaprezentuję Wam grę z 95 roku, stworzoną przez dwóch Szwedów pod nazwą, tak jak w tytule, Cyber Games. Gra wydana na trzech dyskietkach, pójdzie na Amidze 500. Tu informacja dla Marka W., bo zawsze się wypytuje mnie, czy może sobie pozwolić na grę na swojej Amidze 500, której stał się właścicielem, jest właścicielem od niedawna. Gra Cyber Games jest bardzo podobna, ma bardzo wiele wspólnego z Barbarianem, tudzież Barbarianem Plus, który się ukazał niedawno na Amigę w poprawionej wersji. Ja do tej gry dorzuciłbym jeszcze futurystyczny klimat, taki jaki znajdziemy w grze Speedball 2 Brutal Deluxe. Chodzi mi o naramienniki, wzmocnienia na nogi, na korpus. A jeżeli chodzi o pozostałe szczegóły, to opowiem Wam zaraz w krótkim gameplayu, gdzie będziemy ścinać głowy i krew będzie tryskać w każdą stronę. Start. Zaraz Wam opowiem co nieco. Tu jest takie króciutkie intro. Na duże słowa uznania zasługuje muzyka, jaką utworzyli. Panowie właśnie z grupy Cyberpunk. Trochę podobna do polskiego Franco. Moim zdaniem, jeżeli macie inne skojarzenia, to bardzo chętnie chciałbym, żebyście się podzielili ze mną i skomentowali. Cyber Games, Cyberpunk Developments. Dobra, mamy do wyboru Normal Mode, Cyber Mode i Lamer Mode. Normal Mode to są po prostu levele, z jakimi nam przyjdzie walczyć, jeżeli chodzi o przeciwników. Normalny Cyber to jest High Level, Lamer to dla cieniasów, czyli tam jakiś Easy. Ustawimy sobie game over na off, czyli w momencie, kiedy zginiemy, a będziemy na przykład przy piątym przeciwniku, a przeciwników do przejścia jest 35, będziemy przy tym piątym, to nas cofnie do pierwszego, nie będziemy kończyć, będziemy po prostu spadać na sam początek. Możemy sobie w grze walczyć ze sobą. Mamy do wyboru trzy areny: Lost Hope Alley, Cyberpunk Resort i Stadium of Heroes, lub walczyć z komputerem. My wybieramy tą opcję. I rozpoczynamy walkę. Walki mogą być długie, mogą być krótkie, bo jeżeli nam się za pierwszym razem uda ściąć, jak na przykład w Barbarianie, głowę za pierwszym szlagiem, no to przechodzimy do kolejnego przeciwnika. Pierwszy przeciwnik, nie zdążymy nawet przeczytać, ale pewnie nam grozi. Mi się kojarzy z Guilem ze Street Fightera. Pauza i zobaczcie. Mimo tego, że walczymy z mieczami lub jakimiś tutaj, nie wiem jak to nazwać, co on trzyma, ten przeciwnik, w swoich dłoniach, no to jesteśmy w jakimś 150 roku, po prawej stronie na dole jakiś statek kosmiczny, w tle miasto z przyszłości, tak jak w Blade Runnerze, tak mi się to kojarzy. Dobra, mam nadzieję, że... Aha, u góry mamy punktację. Punktacje to są pieniążki. Za te pieniążki będziemy sobie kupować po pierwszej walce wygranej coś, co nas zainteresuje w cyberpunkowym, cybernetycznym sklepie. Jedno Was proszę, jeżeli będziecie mieli ochotę i zagracie sobie w tą grę, nie potrafię na żadnym klawiszu, a doczytałem, że na klawiszu uaktywnia się właśnie u góry te dodatki, ta buteleczka i ten flame, czyli nie wiem, jakiś koktajl Mołotowa. Koniec gadania, zaczynamy grać. Patrzcie, za pierwszym szlagiem łeb obcięty, dead, czyli wykorzystanie całego życia tego przeciwnika. No i tutaj teraz mamy punktację za to, co zrobiliśmy. Pierwsza walka była króciutka. Enter Cyber Shop. Najważniejsze w lewym górnym rogu to jest power. My mamy w tej chwili kredytu 10 500 i power na maksie.
siła przechodzi nam z walki na walkę. Jeżeli będziemy mieć połowę siły, no to musimy ją dokupić. Jest tania, 2000 kredytów, więc nie ma problemu. Mamy coś takiego jak Titan Sword. Nie będę tego tutaj wszystkiego czytał, ale możemy sobie kupić ulepszony miecz, który dodatkowo daje jeden punkt uszkodzeń. Tutaj mamy Mace Deluxe. Nie pamiętam, co to było Mace, więc nie będę kozaczył. Cybernetyczne ramię, to jest lewe ramię za 1500 kredytów. Tutaj mamy Axa, tutaj prawe. Titan Mega, który już zadaje 4 punkty uszkodzeń więcej i to właśnie w tej chwili kupimy. Mamy 3001 kredytów w tej chwili. Potem skupię się na umocnieniach takich jak właśnie cybernetyczne nogi. Potem jest hełm, ale hełm już kosztuje 50 tysięcy. No i tu są na dole te ekstrasy, których nie potrafię uaktywniać podczas walki. Nie wiem, żaden klawisz nie działa, chyba że może na padzie jest jakiś dodatkowy przycisk. Dobra, lecimy dalej. Kolejny przeciwnik. Uważajmy na nogi, na ramiona, na ścięcie głowy. Mam już inny miecz. Ja tutaj troszeczkę ćwiczyłem, że wiem, o co kaman. Zobaczcie, co z tyłu jest. Spadło właśnie. Teraz jest takie wyskakujące. Ostrza z podłogi, które uszkadzają. Tyk, ten padł. Głowy mu nie ścięliśmy, ale jest pokonany. Teraz to tak fajnie wygląda. Jako tako udaje mi się to przechodzić. Bez problemu, ale na początku była męczarnia. Zresztą to jak z każdą grą. Dobra, ile mamy kredytów? 10 tysięcy. Power 75, więc powerka sobie za 2000 kupimy. Mamy 8 tysięcy. To nam nie pozwoli chyba za bardzo na żadne szaleństwa. Dokładnie, musimy przejść dalej. Kill. Ach, inteligentna odpowiedź przeciwnika. Zobaczcie, jakie te spadły na ziemię. Zepchniemy go tam. Nie zdążyliśmy. Był szybszy, był lepszy. Właśnie tak to wygląda. Mi udało się dojść do 8 poziomu, 8 przeciwnika. No i co, zerujemy kasę i wracamy do pierwszego. On też nam ścina głowę. No i jest śmiesznie, właśnie o to chodzi. Chciałem wam pokazać, że nawet z pierwszym przeciwnikiem, z pierwszego poziomu jest łatwo przegrać. Ale spróbujemy zrobić z automatu. Dobra, objedziemy go. Nie objedziemy. Znowu on nas pokonał. Dobra. Za bardzo się zaskałem. Enter to Cybershop, kupujemy. Kupujemy mega tytanowy miecz. Tego pana już mieliśmy. Zobaczcie, jak fajnie w ECS-ie graficznie zrobione te digitalizowane postaci. Zdjęcia tych postaci. O, do tyłu się można cofnąć, ale nie zdążyliśmy, bo jeszcze była możliwość odzyskania sił witalnych. Dobra, zaorany. Zaorany. Trochę straciliśmy życia, więc musimy się doładować. I
lecimy dalej hurtowo z kolejnym. Mnie strasznie urzekła ta gra. Jedyny minus, jaki wy też zauważycie, to nienaturalne poruszanie się tych postaci, bo kto tak chodzi jak on? Chodzi jakby, nie wiem, był na jakiś... No, jakby chodził na piętach. Może gościu się sam wykończy, bo sam idzie w ten ogień. Kurde, zaś głowę ściął. I od nowa. Spróbujmy dojść chociaż do piątego. Bo to nam pozwoli zmienić... A, olejmy to. Pozwoli nam zmienić scenerię areny. Pięknie. Scenerię areny. A w międzyczasie są jeszcze takie bonusy. Może mi się uda wam to pokazać. Wejdźmy sobie do cybershopu. Życie max. Kupimy miecz. 14 tysięcy nam zostało. Tu jest 15, tu jest 19. Dobra. A tu jest 18, czyli jedna walka nam potrzebna, żebyśmy mogli sobie pozwolić na zakup uzbrojenia dotyczącego ochrony naszych kończyn. Czas nam nie ucieka, nie mamy, zauważyliście już, żadnego timera do końca walki. Zebrałem. Dobra, padł. Oczywiście zdecydowanie więcej kombinacji tutaj jest ruchu w tym mieczem, ale powiem wam, jeżeli bym kombinował, to bym daleko nie zaszedł, bo są strasznie nieprecyzyjne. For showing us improvement, Virtech offers you 1 year of free food rations. Patrząc na to, co potrafimy, Virtech zaoferował nam 1 rok racji żywnościowych za darmo. Dobra, wejdziemy sobie do cybershopu. I kupimy sobie w tej chwili... Starczy, nie starczy, szkoda, chciałem nogi. Nic. Prawe ramię. Ochrona na prawe ramię. A to jest nawet nie przeciwnik, to jest taki grów, taki zwierzaczek, który lubi krew. A załatwiamy go kopniakami. Bo właśnie te kopniaki są pod kątem. Tu raczej nie zginiemy przy nim. Albo nie powinniśmy. Dostał ile tam, 5-6 kopów i pozamiatane. Ale już mamy fajną kasę. Chociaż nie do końca. U góry jest w sumie suma pieniędzy, kredytów, jakie zdobyliśmy. Silent, cisza. Walczyłeś bardzo dobrze. Virtech zdecydował dać ci szansę. Kurczę, nie wiem do końca, o co chodzi, ale coś związane właśnie z tymi cybernetycznymi usprawnieniami. No i przechodzimy na arenę Herosów. Dochodzą nam okrzyki, jak słyszycie w tle. Dobra, gościu, chodź. Dobra, Silent padł. Silent padł.
Doszedłem do piątego przeciwnika, także na zakończenie tego gameplayu będziemy mogli coś pokombinować. O. Pokombinować z innymi ruchami. Kogo mamy teraz? Hate. To będzie ostatnie, co zobaczysz. Ha. Bardzo fajne te zdjęcia, digitalizowane. Bardzo mi się podobają. Level 6. Już powoli zaczynamy wyglądać jak Robocop. No, wbijaj się, sam się wbijaj na te ostrza. One, zobaczcie, zbliżają się w naszą stronę, bo to prawdopodobnie będzie jego sprawka, przeciwnika, wypuszczone te przeszkody. I to są właśnie te przeszkody, których ja nie potrafię uaktywnić. Yeah, piękne combo. Piękne combo. Combo. KO. Dobra, na zliczenie punktów nie będziemy czekać, bo szkoda czasu. Doładujemy. Nie musimy doładowywać powera. 6000. 232 kredyty. Żadne pieniążki. Znowu Silent. Ciekawe. Siódmy level. Używam tych ciosów, bo one są najszybsze i zobaczcie, nie dają nawet temu przeciwnikowi wyjść z tego, powiedzmy, cornera. Troszeczkę lipne podejście, bo kojarzy mi się wręcz z Rise of the Robots. Jeżeli pamiętacie grę, na pewno pamiętacie, jeżeli siedzicie w Amidze, tą grę można było przejść jednym ciosem, dlatego była taka beznadziejna, mimo tego, że graficznie na owe czasy miażdżyła system. Ale niestety właśnie kulała pod tym względem, że jedno kopnięcie rozwalało każdego z tych robotów. Lewe ramię. Zakupione. Znowu groove. A mamy w tej chwili ulepszenia dotyczące no, pięknie. Nóg, ale mimo to gryz nas nieźle. Extra life. Za szybko przycisnąłem. Można było wejść do sklepu, ale... Znowu Silent. Dziewiąty level. Zobaczcie, na początku była lipa. A no to już... No... Znowu Silent. Zobaczcie, jak Silent wygląda. Jest cały uzbrojony. Posiada pełną zbroję. Extra life. Mamy jeszcze jedno podejście. Fajne dodatki umożliwiające. Stworzenie tej rozgrywki ciekawszą. Zobaczcie, ile szlagów zebrał, a ten progres tego napisu dead, czyli bar, jego sił witalnych nie schodzi zbyt szybko. No, zeskocz sobie sam. A! Uciekaj. Ten cios jest dobry, bo on ma długi zasięg, dlatego no, weź go tam miel w tym rogu. Trochę mi się to kojarzy z jakąś grą Olympic Games czy coś takiego, że pamiętacie, jak sprężyny strzelały, nie? No, dojedź go. A, delikatnie, spokojnie, bo już jest ładnie. Może sam się nabije tam. No.
Końcóweczka, końcóweczka i pięknie parł nam ten cybernetyczny Robocop. No. O, dostaliśmy VIP-owską kartę do wszystkich klubów, więc możemy sobie po wygranych walkach zrelaksować się. Max powerka. I teraz co? Helmet nam pozostaje za 50 tysięcy. Cyberpower. Dobra, kupmy ten cyberpower. Jeśli interesuje cię twoje ciało. Kolejne wzmocnienie naszej zbroi. O kurde. To będzie zabawa, to będzie przyjemność. Skąd oni brali tych aktorów? Jesteś bardzo dobry. Nasi panowie z laboratorium chcą sprawdzić twoje skille w cybernetycznych eksperymentach. No i zmienił nam się znowu środowisko areny. Zebrał. To jakiś był słaby. No jeszcze tak daleko nie dotarłem. Mamy 40 tysięcy, możemy sobie pozwolić na coś. To jest chyba kolejna generacja tych uzbrojeń na ramiona, wzmocnień, skoro pozwalają nam kupić ponownie level 11. Teksańska masakra piłą mechaniczną. No, złaś, mistrzyni. Piękny. Może do końca nie headshot, ale headchop. Myślałem, że wam dzisiaj krócej to pokażę, ale już jedziemy ładnych parę minut. Enter to the cyber shop. $12 000 to nam nic nie da. Znowu grub. No chodź na buta. Tylko kopnięcie, bo sprawdzałem inne ciosy. No nie ma zasięgu. Zobaczcie, nie ma zasięgu. Ale to jest taki przejściowy tylko przeciwniczek. Nie wiem, do zdobycia jakichś bonusowych pieniędzy, kredytów. Nic więcej. Lecimy dalej. Znowu Silent. Silent będzie pewnie lepiej uzbrojony. Ma laserowy miecz. O kurczę, i padłem. Niestety.
upadłem, a tu mamy jakąś informację, aha, no że się załapałem na listę high scores. I fajnie, już wpisuję swoje gonika, 125 350, na którym miejscu się znajdę. Będzie jakiś high score na koniec? Nie? Zaczynam od levela pierwszego. Może spróbujemy inaczej. Wyjdziemy sobie. Wejdziemy do menu, ale nie widziałem wcześniej, żeby tutaj było coś. Tak dokładnie. Tak dokładnie. Także zapraszam Was do krótkiego podsumowania. No i jak Wam się gra podobała? Mi się bardzo podoba. Mimo tego, że pod jakimś tam względem kuleje ta animacja postaci, to i tak chłopaki dużo z siebie dali. Jeżeli chodzi o muzykę, nie mam żadnych zastrzeżeń. Graficznie też wyciśnięte wszystkie soki z układów Amigi 500. Bardzo fajne dodatki w postaci tego sklepu, cybershopu, gdzie możemy sobie bardzo zróżnicowanie upgrade'ować i broń, i naszą zbroję. Jak zauważyliście, 11-12 level postaci są bardziej inteligentne, szybsze, przynajmniej ja to odczułem grając w tą grę. Może nie są zbytnio zróżnicowane te zdjęcia digitalizowane, bo widzieliście, że ich było mniej więcej 6-7, zaczynają się później powtarzać. Ale jeżeli chodzi o porównanie z Barbarianem, to ta gra mi się bardziej podoba i moim zdaniem jest bardzo niedoceniona. Nie wiem dlaczego, nie znalazłem żadnych tam informacji w internecie, także nie będę Wam tutaj nic na ten temat mówił. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną te 20 parę minut. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie, to skomentujcie, zadajcie mi jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. A dla nowych osób, które przypadkiem może trafiły na mój kanał, zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Jeszcze raz przypomnę, że pokazuję na moim kanale głównie gry na Amigę, przeplatając te niszowe i bardziej znane. Trzymajcie się, cześć, do następnego.